Do wiśni. Czy ci nie dałem w prezencie? Nie, no taką słynami, tą, co, taką grelowałeś nią? No pamiętasz, to no taka ta pralka. Nie, ta pralka taka, pamiętasz? A, ta bomba. Bomba. Luksus. Bomba, no ale to mówiłeś, że to drylownica jest, nie? Ja żartowałem. Bo to był taki, to już do prania było, wiesz? Chyba pralka. No ja wiem, że pralka? Patrz. Jestem. Ja wiem, że pralka, ale nie poznałem pana. Jak tam ten gabinet dentystyczny poszedł? No Bogdan tam pobrał. Do Bogdana poszło wszystko. Miałem takie w pracy, to mi dawali maksymalnie takie narzędzi. No ja w weterynarzu. To takie już. Większe nie było. I praktycznie nie używałem. Przygody. To było niby do tych amputacji. Do dużych zwierząt. No żeby szybko. Weterynarz. Dobra, to kolega weterynarz sam z jakiegoś odcinka jednego z gabinetem stomatologicznym przedwojennym. Jak nie oglądaliście, to zapraszam. Dobra, tam lecimy. Do Bogdana później. Dzień dobry, cześć. Cześć. O, zobaczcie co tutaj. Opłata skarbowa. Karta rowerowa. Aha, to ostatnio taką kupiłem kartę. Karta rowerowa. Co to za gazetki są? Jakieś takie stare? A, to jakieś nuty wszystko, tak? Czy... To wszystko muzyka, a tutaj gazety, jest muzyka. To gazety. Zaraz, przepraszam, mogę tutaj zobaczyć, co to za bibuła tutaj się sprzedaje. No, forum przegląd. 67. Przekroje. O. 82. O, mój rocznik. Były te klamoty też. No, to jest łódeczki. A to co tu jest? Bączki. W jakiej cenie to palenie tytoniu? 3,5 dychy. A Środa Wielkopolska jest, proszę pana, Środa Wielkopolska jest wąskotorówka. No patrzę, co tu się dzieje. No to ja może też jest, że gdzieś na kolei pracowałem. John Deere. Bo myśmy, wiesz, to myśmy jeździli tam. A ja mieszkam teraz koło samych kolejarzy. Wszyscy koło są kolejarzy. Koło Jaworzyny? Nie, to jest Wrocławie. Aha. No nie, no tam, no to wszystkie mieszkania. Za ocenkę, o kurczę. Jak za darmo. Nie mam, o. Co
ja wie pan co, ja tylko przyznam się panu za tymi dwójkami, co przestałam. Żółte? Jak nie będzie, to... Co tutaj się dzieje? Jak pan weźmie to i to możemy sprawdzić 8 dyszek, bo na pół auto można, jest dostrojona antena pod radio, ten w razie co to. Mówi, że nie trzeba ciąć, nie trzeba ciąć. 12. 12 poza dwa, no. Busa po prostu wyjąłem już i potem po wałki. Ty, a taka taśma policja? Tak, to no, na no, no, dobra. To jest dobre. Ile takie coś? A cię mam, kurwa, ty wrzucasz, kurwa, nagrywasz te kurwa. Chyba te, bo tu już za chwilę zamkną, to będzie lipa. No tak, nie? Jak zlikwidują. No tak, mają... Za chwilę my się sami odrodzimy. No, albo jak w Tajlandii, jak pociąg przejeżdża, to pod tym. O, to fajnie. Powiedz mi cenę jeszcze za to, ile takie coś. No daj 3 dychy. 3 dychy. A za 2 dychy? 2,5. No daj mi coś też. No dobra, to dam ci. No dam ci. No i dobra, działka ogrodzona. Fajna, bo taka gruba. No, no. Nie szczędzą. Bo to od morderstwa. Nie szczędzą. Nikt już nie wejdzie. Tak, kolega jeździ i zbija od razu. Prokuratora. Pyk. Od prokuratora. Milicja, to nie milicja. No to już w ogóle by było, rareta. To jest pana torba. Dzięki. Ja zobaczę, był fajny szok. Ale jak coś ci interesuje, to... Mam jeszcze jedno, mogę ci za dychę opchnąć. Ale mam swój sklep. No. Trzymaj się, byku, pamiętam tej pary. Trzymaj się, dobra, nie ma problemu. Bierz gwoździe. Też, no właśnie patrzę. No właśnie, kurde, gwoździe. Albo... Dostaję w różnych cenach mam. 20 no. Dycha i 15, w zależności ile jest. Nie? No, ale właśnie... Weźmiesz dwie paczki pełnych, to ci zatrzymaj. A to? Co to jest? To coś... Do czyszczenia silnika. 160 na 2. Tak, dokładnie. Nagar z silnika, wiesz... Aha, no. Niewidzialna wyczeriaczka, do kokpitu masz antystatyczny. I po ile to sprzedajesz? Po piątce. Takie po piątce. Po piąteczce. O kurde. Do felk. Bardzo dużo mi schodzi do felk, nie? Naprawdę, zyskujesz po dwóch minutach. Słuchaj, to ja wezmę silnik jeszcze i ten, i felk, no i pewnie, nie? Na pewno do mnie wrócisz. Puść, daj. No, zakupiłem teraz taśmę policja. Nie wiem na co mi to, ale u nich tam leży. No i te płyniki. Będzie, tak? Co się dzieje? Idziemy do Bogdana. Idziemy do Bogdana. Dzień dobry. Coś tu mamy ciekawego dzisiaj? Same ciekawe rzeczy. Ważne, że ty jesteś ciekawy. Trzymaj się. To jest plastik? Pogoda ładna, nie? Gdzie? Nie? Wszystko? Dziękuję. Przeszerwiesz teraz, słoneczko przyniosłeś, kurde. Zaświeciłeś, wiesz. No. Jestem zarostem, wiesz. Co? Ty, a ktoś ten. Chciałem tą. Znaczy, o dobra, odpalamy. Chciałem Ulę wykupić, wiesz? Ale Ula się nie ten. Ula, no nie, chciała mi dać wszystko, nie? Mówi, jaka cena, ona nie, tutaj. Tu pan jest taki, wiesz. Ale. Zobacz, jaka ciekawostka.
Co to jest? Nie widziałem też tak. Pierwszy raz na osi widzę. Jeszcze nie wiem, co to jest. Jeszcze wiesz. Specyficznie, bo to jest kolejarski. To jest jakaś lampka, no. Lampa. To jest klucz u góry. SH, no. Co, tutaj przyniósł ci ktoś dzisiaj? Tak, ale no jest jeszcze ciekawe, bo pierwszy raz wiesz, widziałem parę rzeczy, ale mnie taki to nie widziałem. Musi jechać ze mną tam, wiesz, muszę się tak. zaznajomić, otworzyć, zobaczyć, co jest w środku. To jest pierwsza rzecz, która musi być, nie? No. To jest najważniejsza rzecz. Ale... Masz tu różne. Słuchajcie, tutaj u Bogdana jest dużo rzeczy, ale są już na tym, są na wcześniejszych jakichś filmach, więc jak nie oglądaliście, to sobie zaglądnijcie. Dobra, lecę dalej, bo jeszcze chcę po ten. Dzisiaj byłeś? No nie, właśnie nie, bo dzisiaj od tęczowej zajechałem, więc... Ale ty, jakie grabie, co to za grabie? Do grabienia do siebie, to specjalna wersja grabi do grabienia do siebie. To jest tak zwany, wiesz, jeden cios, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy. Tak zwanego nie ma lewara na deskę z gwoździami, nie ma lewara na grabie w plecach, wiesz. Ja pierdziule, no takie coś tu się... Niezłe, niezłe to tematy. Jeszcze to można, wiesz, coś pograbić, nie? No. Tylko do siebie. Nagrabić sobie. Na razie. Dobra, idziemy do Krzysia i uciekamy z tego targu. Dzień dobry. O, siemano. Siemano. Szukała cię Ula i powiedziała, że ona musi jakoś ci cię odwdzięczyć. Ja dostałem taką łyżkę. Tak, łyżkę dostałeś? Herbową. Z herbem, bo tam gdzieś z jakiejś rodziny, wiesz, którą ona znała. I ona powiedziała, że ciebie musi też znaleźć i musi też tobie, musi się jakoś odcięcić. Tak, ja byłem u niej, zaraz ci opowiem to. No. Tam coś tam... Chciałem wszystko od niej wykupić, pytam się jaka cena za wszystko, no, nie? No. No ona mówi, nie, to tak, dla ciebie tak, na darmo, dla ciebie tak, za darmo. Tak. No i widzisz jak to potem wszystko się nie udało. Musiałbym kogoś, wiesz, puścić... Tak. Z przyczajki. Puścić jakiegoś pracownika. Pracownika. Łysego wysłać, tak. No. Słuchaj, pracownika tego mopsu z legitymacją. Tak, proszę mi tu powiedzieć. No i chciałem wszystko kupić, no ale nie i widzisz, i się nie udało. Ja myślę, tak, że to... bo ona już... Ja chciałem wszystko wykupić i do ciebie tu wstawić. Ona już kurczę, wiesz, jest tak, że normalnie, wiesz, w szoku i ona też nie jest taka, żeby ktoś, wiesz, i dał jej tak... Ile chcesz zabrać? 20 zł. Żeby ktoś jej tak podarował, ona jest taka, wiesz, charakterna. Dychę mogę dać. Za dychę to jak pan przyniesie, to wezmę hurtem te młotki. 120 młotek taki kosztuje, proszę pana. Ten duży młotek kosztuje 120 zł. Mam tu jeszcze jakieś maszynce takie. Te młoty kosztują, te mam. 120 zł na internecie. No i wiesz, i coś tam się przybija przez ten... całą tą ścianę biurokracji, aha, córkę, wiesz, bo szkoda mi tej córki, tak myślałem, da się tej córce pomóc coś zrobić, kurczę. Bo ona się tam gdzieś coś, jakiś nowotwór, wiesz, ona mi to opowiada, że się źle czuje, no, tak, nie może tak. Się te, wiesz, nerwice, nie może iść do pracy, teraz gdzieś przez MOPS jakieś załatwiają to ubezpieczenie, wiesz, to się ruszy, wiesz, ja tak nie mogę dotrzeć do tej Uli, wiesz, niektórych rozmów. No ciężko jest. No. Ona się denerwuje, bo gdzieś tam na Solidarności chodziła. Idzie to, nie? 150. Jaki ładny moździerz. A to jakiś ten celownik? No, celownik. Jakiś wojskowy. Gdzie to odkręciłeś? To wojskowość, to wszystko w tym garażu na Biskupinie. Tak? Wszystko stamtąd. To co tam jeszcze masz jeszcze? Nie, to już jest wszystko. O, cześć. Teraz jedzie jazda. Idzie, jazda, idzie, będzie. Trzeba się pakować szybko. Nie, może troszkę tylko pokropi, wiesz, bo już od rana nas skorpiło. Cześć. Mówię, że coś się będzie działo. No. A, tu jeszcze radio stacja. Do widzenia. Do widzenia. No, jednym wypchnąłem, a druga tu flakiem ma w środku, wiesz. Otworzysz to? Pokaż jak to. Dwie dychy. Otworzysz to, Krzysiu? To... Taki tu. To tutaj? Tu w sumie nic nie ma w środku, wiesz, tu jest taki jakiś zbiornik. A tu masz, wiesz jaki ten program leci taki? Bazary, no. I bazarki, ale tam taki jakiś typ się co chwilę włączał. Jezu, słuchać go. Ale ta dziewczyna, tak? Co chodzi, oglądnij sobie. Wczoraj był 23.45.
na w telewizji? Tak, bazary na Trójce. A to ja nie tam. I dziewczyna taka chodzi, kapitalnie to się ogląda, wiesz? Ale ty masz fajniejsze robisz. Tylko ja to widziałem tyle, co ty no mi to pokazałeś. Widzisz. Moich nie oglądasz właśnie. Nie mam gdzie się podłączyć, chyba że tą radiostacją. To może internet złapie. No ale ludzie jacyś przychodzą i mówią, tu ktoś przyszedł. Ja mówię z Rafałem, będziemy musieli się teraz pieniądze jeszcze trochę płacić, haracz. Bo przyszedł ktoś i zobaczył ten taksometr no. I mówił, że zobaczył w telewizji. I on to dlatego przyjechał. No i tam obniżyłem 10 zł i kupił. I wziął, tak? Dwie osoby takie już nostrzy były. No widzisz, że widziały gdzieś tam. Nawet mój kumpel gdzieś z Polkowic zobaczył jakiś zamek i mówił, że widział mnie tam na tym, na nagraniu. 80 zł. I przyjechał po ten zamek do Wrocławia, czy ja go jeszcze mam, bo widział na nagraniu, a to taki był z kryminału, taki spustowy wielki, ja go sprzedałem za grosze. No i przyjechał, mówi, dawaj mi ten zamek, mówi, kurde. A widzisz, a tu już zamka nie ma. No nie ma, słuchaj, ja mam, widzisz, że ja mam fajne rzeczy. Wiesz, no trochę ludzie oglądają ja w domu. Fajne, popatrz, to jakie jest bajer, tak, właśnie nie widziałeś, nowość. No to pokaż, pokaż. A, ja ci muszę podziękować za, słuchaj, za pamiętasz co? Drylownicę? Sprzedałeś mi kiedyś drylownicę. No chyba. Do wiśni. Czy ci nie dałem w prezencie? Nie, no taką tą, taką drylowałeś nią? No pamiętasz, to no taki, taka. Ta pralka. Nie, ta pralka taka, pamiętasz? A, ta bomba. Bomba. Luksus. Bomba, no ale to mówiłeś, że to drylownica jest, nie? Ja żartowałem, że to był taki, to jest do prania było, wiesz? Chyba pralka. No ja wiem, że pralka? Patrz. Ja wiem, że pralka, ale jaja jak berety były z tą drylownicą, nie? Przecież ile tu, ja pamiętam, jak tu wkręcałeś ludzi, nie? Ludzie myśleli, że to obieraczka do ziemniaków, że to tam skubie, wiesz? Tylko przemysłowa. I ona powiedziała, i klientka powiedziała, a nas jest dwójka, to po co taka duża obieraczka? A ta worek ziemniaków do środka. No ale, ale widziałeś coś takiego drugiego gdzieś? No nie, 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 nie. I to też jest bajer. Garnek ciśnieniowy przedwojenny. O kurczak, jak robili zamach na tego, na cesarza pana, to taką, z takich bomb robili. Pamiętasz, dorwali tego jakiegoś chłopaka. Ale to jest do tego, do gotowania? Do autobusu, tak. Do autobusu wsadził takie właśnie też garnek, tylko współczesny. Ja mam taki współczesny kociołek właśnie, stary, no. Zobacz, jaki to bajer jest. Emaliowany. W ogóle napis emaliowany jest. No. Rafał, z tego sypnie trochę. Ty, ale on jeszcze tutaj chyba trąbi, jak tam jest taki gwizdek jakby, nie? Jak lokomotywa. No. Jak lokomotywa. I to jest strzał. Ten kolega twój ma przyjechać, bo obiecałem mu tam jakieś świeże mydła, takie PRL-owskie. To jest po prostu, jak ja to uruchomiłem, to jakby dwa Harley'e jechały naraz. Taki odgłos jest. To jest do robienia lodów. Maszyna z 70-tych lat, wiesz? I to są o, takie... O, lody. Tak, i to są takie urządzenia. I to jak ruszyło, to po prostu... taki odgłos, że trzeba, kurde, po prostu to nagrać, wiesz? Kapitalne jest. A, to właśnie miałeś Silesia, 70 lat. Słuchaj, 70... Te... 70 któryś? Czekaj. Maszynka do lodu. Do robienia pieniędzy. Kręcisz jak... lody, Krzysiu, słuchaj, kręcisz ale jak tak, lody. Jak słyszałem ten odgłos, to ja tego nie chcę sprzedać, ja to muszę nagrać. Po prostu tam jest tak... I te lody wychodzą. Jest nie, no dobre, dobre, dobre. O. Tu fajna skrzyneczka na krótko, no. Oglądaj sobie kiedyś ten program, taka dziewczyna chodzi. Ja widziałem, ale to mnie nie ten, mnie to nie zainteresowało mi ten program, wiesz? Ale bazar i bazar. Ale, ja widziałem, bo to w internecie też jest, wiesz, mnie jakoś nie... Ten. Tylko ten gość, co się uruchamia, to mnie tam denerwuje. O, kupi go, jakiś taki, co tam gotuje, się uruchamia, co kawałek, wiesz, nie ma go, tylko coś dodaje tam. Aha. Nie no, mnie to jakoś nie urzekło. Ale bo też nie patrzy na rzeczy, które ja lubię może dlatego. A, każdy ktoś tam ma swoje. Każdy ten, no. Czyli coś się chciałem spytać. A, te kasety znajdziesz z tymi filmami? Bo ja zgrałem 97 rok Szklarską. Kolega mi przyniósł. 97 to my tam jeszcze, to nie miałem jeszcze kamery. No ale to ja mówię, że ja no, akurat już grałem. Tylko ty masz, żeby kasetkę taką przegrać, bo to jest DV, to jest masz na czym to? No to kupię coś takiego, nie? No właśnie, bo jest problem, bo ja bo to kupiłem... trzeba do zwykłego DVD, no Boże, nie do DVD, nie, tylko do VHS. Kamer... Ale nie, to jest DV. Ale musi być matka. To jest taka kaseta... do robotnicy, jak tu najlepiej dojść teraz? To nie jest matka, to nie no jest... No najszybciej, najkrócej tędy tutaj chyba, no. Do DV tak. Nie ma matki, wiesz? Tylko do tych VHS-ów są matki. I mam problem, bo kupiłem następną kamerę i też bez kabla i nie mogę podłączyć pod telewizor, nie mogę nic przegrać. Aha. No ale, to co, ale masz, ale kamerę masz.
Mam kamerę. No zepsuła mi się ta kamera właśnie, co nagrywałem i nie mogę nic teraz odtworzyć. Kupiłem następną, musiałbym to zobaczyć, nie ma kabla. Jaki ten. Musiałbym zobaczyć, jaka to kamera, to mogę poszukać i kupić to, nie? Tam jest, tak. Po 50 zł sztuka. Bo ja miałem problem też tutaj, żeby wiesz, podłączyć do komputera z tego, z VHS-u, z magnetowidu na komputer, nie? No ale kupiłem to w końcu. To możemy odtworzyć, ale nie możemy tego gdzieś dać pod telewizor, żeby potem przegrywać, wiesz, jest problem. A kolega kiedyś podłączał z 20 lat temu do komputera, w tym komputerze starym miał takie wejście, a teraz ten komputer zlikwidował i teraz nie ma jak to podłączyć. Aha. Jest po prostu masakra. No widzisz, no. Nie no, wszystko a jest na Allegro, nie? Nie, nic, nawet pisaliśmy do fabryki. Tak? Nie mieli na stanie, nie mieli nic, bo to musi być kabel, DV kabel musi być, DV audio wideo. Problem jest, wiesz, taka dziwna końcówka. To może jakieś papierosy? DV. No, kropi. No. Patrz, garnek pan. Dobra, uciekam Krzychu. No, także widzisz, chciałeś ją tam podejść, nie chciała sprzedawać. No, chciałem ją podejść, a tu nie da ten. No. A tutaj się nie udało. Nie chciała, no nie chciała nic. A miała jakąś tam porcelankę, wiesz. Mówiła, wszystko kupię, nie? No. Poltegor, ty. Chcę normalnie, kurczę, widzisz, ona już i tak w szoku po tym jednym jest. Po trzech tygodniach dopiero zaczęła coś mówić, o co chodzi. Do niej dotarło, ona nie wiedziała, co zgrane. Tak, i no. Co ja zrobiłem? Ja nic nie zrobiłem, to jest jej rajka. No. No, nie no, zadowolona. Żeby z tą córką, wiesz, żeby ta córka tam się pociągnęła, bo mówiła, że już taka sława, że sama zostanie załamana, kręgosłup ją boli, ludzi. Trasa węglowa, odkrywka Władysławów. To jest piękne. Kopalnia Adamów. Wiesz co to jest? To jest ten Sky Tower, gdzie stał, to jest tamtą. Tamten budynek się nazywał za komuny. A tak, w 70-tych latach wybudowany. Ale tutaj jest sytuacja, wiesz. Bo tam całe te biura były, wiesz, tam właśnie kreślili to. Cała firma. Tak, to jest, widzisz, to jest... Znaczy, bo tutaj są jakieś. Aha, nastawnia. Tak. Co to też było z tego? Tak, do domy projekty, widzisz, oni tam robili dla ludzi. Zamawiali dla tych prominentów, dla PRL-u. Dla Gierka, to wszystko było robione. Przechodziło przez tamte łapy, wiesz? Piwom techniczne. Tak. No i to jest, widzisz, Poltegor. To jest tam. Tak. Zamawiający kopalnia węgla brunatnego Adamów. Nastawnie. Tak, oni opracowywali wtedy takie coś. No. Tak jak ten, co tu był, co projektował mosty. Ten tak. No, to jeden z pierwszych tych. To masz, filmków. Możesz chce to wziąć. Nie, no ja nie będę brał, bo Krzysiu, jak ja wezmę... O! Kręć go! Jedzie. To mój kumpel ostatni jechał, nie? Nie wiem, czy i tak trąbił i przez okno patrzył, bo mam jednego kumpla, co właśnie jeździ z Wrocławia i się spytam go potem, semafor na niego mówimy. Spytam się go właśnie, czy jechał tu ostatnio, tydzień temu. Już wszystko było złożone i tu widziałem jego głowę i dał właśnie te, i takie sygnały robi. Leci. Czemu? Dobra, Krzysiu, ja pamiętam, jakbyś jeszcze jakieś zdjęcia, instrukcje, coś do motocykli, to ten. Ciężko, to są takie rzeczy, że teraz, wiesz, skupy nie skupują książek, nie skupują i nikt nie nosi. Gdzieś jak to ktoś tego pozbywa, to wyrzuca kubła, wiesz? Aha, gdzieś, no tak. Wrocław nie da rady tego przechwycić. I w ogóle nawet książek nie skupują na tych skupach. Tak, no. Ty, a tutaj co tu masz? Forda? Do Forda jakie fajne. Bert. Chicago, Illinois. Car owner. Na tramwajowej byłeś, jakaś timer był, czy coś, jakaś giełda była. No. Został nakręcony, ja mówię, że jesteś następna gwiazda. Gwiazda. Tego mojego kolegę nakręcił, on taki sympatyczny. Tak? Irek, no. Też, kurde, znawca tematu, na tylu rzeczach się zna, zdjęcia skupuje, wiesz? Aha. I mówisz właśnie, że cię widzi. A widzisz, no ja teraz staram się, wiesz, gdzieś jeździć po różnych... Na tramwajowej to było w tym roku, jakaś giełda była, tam za ZOO. Za ZOO? I byłeś tam, no? Nie byłeś tam w tej hali takiej tramwajowej? Nie, chyba nie. No to tym mówię, że tam. Cennik paczek z lekarstwami, nie byłem tam chyba. Londyn. Guzy krwawnicowe? Hemoroidy, o. Nie, na giełdzie tej, na Gnieźnieńskiej może, tam. On mówi, że w tym roku, że on taki zmarznięty był kiedyś tam, na tramwajowej to było. Aha, no to nie wiem, nie, to jeszcze tam nic chyba nie, to tam chyba nie ja. Ty, ale masz tutaj różnych jakichś dokumentów, nie? Wyciągałem teraz
głębi tam gdzieś skąd. No, stare komiksy. No, nie jest to modelarze. Tak, zastraszyła chmura, jest dobrze. Dobra, Krzysiu, uciekam, no, bo żona czeka w aucie, trzymaj, a ja jeszcze jadę na młyna. No. Dobra, na razie, hej. Czasami coś tam jest, no. Czasami coś tam jest fajnego. A czekaj, jeszcze zobaczę tutaj, o. Szybko, co tu jest. Parasole. O, witam serdecznie w ten piękny wtorkowy wieczorek, prawie podwieczorek. dzięki za wczorajszego live'a, za obecność. Tutaj dzisiaj filmik jeszcze zaległy z targu na torach z Świebockiego. Widzieliście co tam się działo. Żałuję, że tej karty rowerowej nie kupiłem, bo myślałem, że mam taką kartę. Ale tam z tyłu widzieliście, były znaczki takie różne, jakieś skarbowe. A tutaj już tych znaczków nie było. Więc miałbym jakiś tam ten walor kolekcjonerski, bo mam tu też jakiś dowód jeszcze fajny, stary, po dziadku z WS-ki. I co tam, dzisiaj, wczoraj kolega Miksolek wygrał tablicę taką Road 66. Także Grzesiu, tutaj tam jest ten, do kolegi Miksolka. Proszę tu paczuszkę nadać. Po świętach, nie. Patryk, kolega Patryk, już tutaj ci tutaj. Oj, gdzie tutaj jest ten? Muszę tu wszystko sobie poukładać. Tutaj słuchajcie, tych. Wczoraj było licytacji, nagród, cała masa, żeby mi się to nie po. Nie pokiełbasiło. A, tu kolega Arek. A, czekajcie, coś tu dzwoni do mnie znowu? Dobra, muszę na chwilę przerwać, bo żona, małżonka wydzwania. Dobra, już wszystko wiem, muszę pojechać na zakupy. Grzesiu, tutaj to musi pojechać, ten Miksolek, wyślij go kurierem i dodaj wlepki, tam makipowe, naszywki, wszystko niech ten. Żebyś tam miał pełen zestaw, bo jeszcze chyba żadnej paczki ode mnie nie dostałeś. Szyld i tą, i kawa to jest do Arka. Dla Arka trzeba jakąś skrzyneczkę już przygotować. Arek, nie wypłacisz się, wariacie. Eddie, on road glide. Dla Ediego też zaraz pakujemy. To wczoraj się wszystko, o. I Patryk Janicki, słuchaj, Patryku, do ciebie, tak, to wylicytowałeś sobie. To wylicytowałeś, a tutaj nagroda gdzieś była dla ciebie. Gdzie ta nagroda? O. I taki szyld Road 66. Wczoraj było hasło Kalifornia. Dzięki za udział w zabawie. Fajnie. Ale czekajcie, co tutaj jeszcze jest? Aha, i tutaj Zdunek. Odezwij się, bo jeszcze chyba nie mam twojego adresu, żeby co tutaj z tym szyldem Harley'a robimy. No i dobra. Nowe rzeczy, słuchajcie, pojawiają się na stronie. Także możecie wejść na stronkę i tam podziałać. Ja zaraz poobawimy się tutaj, zobaczymy jakie komentarze, bo wczoraj też pisałem o tym, żebyście się zgłaszali, jak macie coś tam do sprzedania, jakieś motocykle fajne albo jakieś takie tam motoryzacyjne fanty, to będę wrzucał tutaj na te części vlogowe i też jakieś komentarze, ustosunkowywał się do nich. Także zaraz sobie zrobię tutaj spis, jak starczy czasu, i będę wrzucał I odpowiadał od razu na te pytania. A na dole tutaj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to proszę cię, klikaj. I nie obchodzi mnie, że tam siedzisz na kanapie i na telewizorze oglądasz. Loguj się, jak nie masz konta, to załóż. Będę ogromnie ci wdzięczny za to. Do później, pa. Łysy coś tu robi? Dobra, jeszcze Łysego dzisiaj nie pokazałem, a Łysy dziubie. Słuchaj. Łysy dziubie. Skubie naszywki. No. Co, naszywki cię wydrażniły? Tomaszek, widzisz. Tomaszek właśnie naszywki. Tomaszek, zainwestuj w nożyk do odcinania nitek, bo Grzegorz już tutaj wychodzi z siebie. Zobaczcie, jeszcze nie pojechałem do Stanów, a już mam z Arizony te wpinki z Road 66. Ale numer.
Jarzynówkę, no właśnie, trzeba wyrzucić. Rusty Bolt. Selling Man. Tam będę! Ja już wcześniej pokupowałem ze Stanów różne właśnie wpinki. No dobra, dobra, nie będę was tu męczył. Arek, ty już masz swoją półkę. O, tutaj są przygotowane zestawy dla was. Zaraz tutaj Grzegorz, Gregory to zapakuje, a ja tutaj idę się skradam. I tu zobaczcie, Arek tu już ma swój zagajnik. Się nie wiadomo kiedy się wprowadził, o. Koło butelki Jacka. 1,75. A gdzie ty tu wchodzisz? Na górę. Na górę, Boże. Tu ruch jak w tym, jak w Rzymie. Winda miała być. Miała być winda i nie ma windy. Dobra. Także fajnie, fajnie, że te nowe osoby wspierające doszły. Dzięki tam za te, za to wszystko. O, tutaj mi widać. Fajnie, że to się kręci. Za chwilę tam kolejne setki osób dochodzą. Dochodzą te suby, także wszystkich serdecznie witam nowych. Jak jesteście tu pierwszy raz, to tym bardziej jeszcze was witam, bo pewnie nie witałem, a przygotujcie się na więcej. No i dobra, tutaj WL-kę. Wytargałem WL-kę bliżej. Będziemy ją odpalać. Miałem wam też mówić właśnie o rejestracji, jak wczoraj na live mówiłem, o rejestracji na zabytek. O różnych innych, jak macie problemy z rejestracjami, piszcie w komentarzach koniecznie jaki problem. Ja będę tutaj w częściach vlogowych wam odpowiadał na te wszystkie pytania. To będzie nawet chyba fajniejsze, bo na live'ie wczoraj leciało tyle pytań różnych rzeczy, ale ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, a też nie mam później czasu, żeby to odtwarzać, więc najlepiej jak będzie pytanie w komentarzu, ja sobie screena przygotuję się i będziemy lecieć później właśnie we vlogach. Może to będzie szybciej niż ten odcinek o tablicach rejestracyjnych. O nie, tutaj nic nie widać. No ale nic, a w każdym razie Harley nie mają numerów na ramię. Mój nie ma nawet na silniku numerów, a jest zarejestrowany, więc wszystkie przypadki ciężkie zarejestruję. Znaczy pomogę wam zarejestrować, jak macie jakieś problemy. Trzymajcie się. Do za chwilę. Słuchajcie, ilość moich tych się wzrasta, mojej kolekcji tutaj tablicowej. Jeszcze przypomniałem sobie, że kiedyś kupiłem na Świebockim taką LGT tabliczkę. I mam sobie tutaj fajne tabliczki. To z miłą chęcią się wymienię. Za coś ze sklepu albo zakupię. O, o, zobaczcie, jak pięknie. Teraz muszę jakieś inne ten. Mam Sika, mam KOA, BB, LEK, KLH. Teraz mam tu LGBT. Kolekcja rośnie! Także jestem zadowolony. Witajcie w kąciku ogłoszenia drobne i parafialne. To takiego coś nowego tutaj sobie wymyśliłem, żeby coś tam urozmaicić naszą tą... Naszą pogadankę vlogową. O, może tak, może tak, może tak. O, a tutaj wam będę pokazywał. I zobaczcie, wczoraj udało mi się, bo tam wcześniej mówiłem o Stanach, że już za tą Toyota RAV4 zamówiłem, ale jednak zmiana była i Dodge Grand Caravan, takim będziemy jechać, 7-osobowym, tam się w hotele chowają w podłogę, więc można będzie się nawet przekimać podczas naszej podróży po Stanach. Także to jest to. Tutaj jakiś taki urywek, bo pytaliście się o te moje jakieś tam epizody statystyczne. To tutaj macie kawałek kiepskich. Tam było wesoło, tam byłem jakimś fotoreporterem. I teraz tutaj wycinki komentarzy. Kolega Winch razem z synkiem. Dziękuję za pozdrowienia synka na live. Poleciał dzisiaj do szkoły, cały w skowronkach. Pozdrawiam tata i synek Maciek. I jeszcze raz pozdrowienia. Fajnie, że razem oglądacie. Anna Bogucka. Słuchajcie, tutaj ten film z Dlaczego ja? Najlepszy prima please ever. Chcemy więcej. Zrobiłeś mi wieczór na cały tydzień. Fajnie, Aniu. Pozdrawiam cię serdecznie. Twoje komentarze zawsze są mega cenne na tym kanale.
I tutaj Szymek Libera. Bardzo dobry odcinek, trzyma do końca w napięciu. Trochę mi to przypomniało, jak odwiedzałem babcię. Nieraz się trafiło, że akurat leciała moda na sukces. Babcia to bardzo przeżywała. Nieważne, w pierwszym czy kilku tysięcznym odcinku działo się dokładnie to samo. Mówiła: Szymuś, ten Rich to kurwiusz jest straszny. A moja babcia też oglądała tą modę na sukces. I tutaj Boguś Rambo. No Marcin, ale dałeś czadu, od dziś masz nowego subskrybenta. Ela obejrzała i powiedziała, że musi obejrzeć i resztę. Po wczorajszym dniu konia, dziś mamy dzień Mustanga. Pozdrowionka dla całej ekipy. Pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam Ewę i ciebie. I tutaj jeszcze jeden taki komentarz kolegi naszego Dariusa. Super nowa seria, oryginalne, niepowtarzalne, Marcin. Exclusive Saturday Easy Rider Movie Night. Sobota z kultowymi serialami. Także to Dariusz zawsze tam jest, są się prześmiewki, bo tam i DZ teraz dostał ksywę Exclusive. I tutaj jeszcze na koniec Piotr Kapuścik ma takie wspomnienia, dzisiaj zarzucił. Ja by mieć Rometa Sport, to zbierałem szmaty, makulaturę, złom i butelki. To był 76 rok. Jak nazbierałem połowę kwoty, to ojciec i babcia dołożyli, a kosztował 7300. Pamiętam, że komarki kosztowały 6900. Były jeszcze radzieckie wierchowiny, miały dużo chromowanych elementów, ale podobno się piły. Może coś piły za dużo. Ale mi się podobał ten niebieski romecik. Jednoosobowy, ile radości miałem, a w dodatku zdobyłem kartę motorowerową. Jeździłem i dla przyjemności, i na ryby. Piękne czasy. Jak to cieszyło, jak sobie to cenię. Oczywiście Simpson był poza zasięgiem, by go mieć, ale nasze komarki tonery były smukłe, bez zbędnych plastików i innych wynalazków. Słuchaj Piotrek, jak jeszcze byś napisał, jakie wtedy ceny były, żeby to jakoś porównać, albo zarobki. W jakiej cenie złom wtedy był, to jest teraz chyba najciekawsze. Butelki można było sprzedać, makulaturę, no to były czasy, można było, ja też na swoją pierwszą SHL-kę tak zbierałem też w ten sposób. Dobra, koniec dzisiejszego odcinka, widzimy się jutro, widzimy się też w komentarzach, tymczasem Borem Lasem, do zobaczenia, piątka, hej! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Thank you.